Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy w końcu grudzień i mamy tutaj śnieg. Powiem wam, że tego śniegu nie ma jakoś nie wiadomo ile, no bo patrzcie, trawa wystaje poza śnieg, także tam delikatnie popruszyło, droga śliska co prawda, ale też tego śniegu za bardzo nie widać, bo była odśnieżona, ale nie była sypana. Wy napiszcie hashtag zima, a wam przypnę serduszko. Jeżeli chodzi o zima, no to pszenica, jęczmień, rzepak czy inne tutaj surowce, materiały będą oczywiście sprzedawane. Ja muszę sobie podstawiać siewnik, żeby móc w ogóle to wszystko ładować, ogarnąć sobie ceny na skupach. No i wiadomo, no jak to wygląda, teraz jestem widzowie na bieżąco z serduszkami, bo przypiąłem parę tysięcy serduszek, tak w skrócie mówiąc, bo tych komentarzy jest tak dużo. Także teraz możecie to spokojnie zostawiać hashtag i po prostu będziecie mieli serduszko. Do swojego komentarza też oczywiście będą. Przyczep tutaj nie wstawiałem aktualnie w to miejsce, ze względu na to, że no one teraz będą używane. Burty też dołożyłem, zetor jest podpięty i dzisiaj się bardzo dużo wyjaśni. Mamy 30 tysięcy złotych jeszcze kredytu, także no nie wiem, męczycie mnie z tym nowym się ciągnikiem, żebym sobie kupił. Na razie niech sobie stoi to tutaj. Ale powiem wam właśnie, że ja jestem na tak, ale zobaczymy jak będzie z funduszami, bo nie wiem ile będzie trzeba wydać tak naprawdę na nawozy w tym roku, na opryski, na paliwo, czy się też nic nie zepsuje, bo to są dosyć istotne kwestie. Ale w pierwszej kolejności po dniu dzisiejszym mam zamiar mieć 0 zł kredytu. Raczej 30 tysięcy to jest taka kwota, którą będziemy w stanie zarobić dzisiaj, tak przynajmniej mi się wydaje, no bo kurde, są naprawdę dosyć dużo tego mamy. Co prawda w workach, ale te worki też są... O kurde, aż odjeżdżam jak hamulec wcisko, muszę zagrać na klawiaturze, jeżeli chodzi do tyłu. No i 30 nie będzie używana, widzowie, dzisiaj, także możemy sobie ją zostawić. My bierzemy sobie teraz zetorka, jak widzicie przyczepy elegancko są podpięte, plandeki nawet nie zakładałem, oczywiście większa i oczywiście mniejsza. Rozrzutnika też nie będziemy tutaj podpinać, nie będziemy brali pod uwagę, moim zdaniem bez sensu. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, też tą akcję gdzieś tam zrobimy, tylko no na razie przy takim śniegu... Czy jest sens w ogóle tutaj cokolwiek odśnieżać, jak ten przejazd jest taki, powiem wam, że bardzo, ale to bardzo łagodny? Moim zdaniem nie. Dobra, zetora sobie zgasimy. I teraz kwestie takie, co my tutaj mamy? Otwórzmy pierwszy garaż, bo tutaj tego jest naładowane, tylko co to jest? No właśnie, jęczmień tutaj mamy. No to jęczmień też musimy sprzedawać. Wiecie co, można było sobie tutaj to powyciągać i wtedy by było lepiej, tylko ja bym chyba... No ten rozsiewacz, czy jak ja bym wypchnął bliżej tego, żeby tutaj mieć przejście. Dobra, zróbmy tak o. Dobra, rozsiewacz przepchnąłem, bierzemy worki, tu są akurat ponad 300 chyba jest w tym worku. No i też to trzeba wysypywać, bo jeżeli ja to chyba zostawię, to bodajże to się przestaje sypać, tak mi się wydaje. A może i się będzie sypać dalej, zaraz zobaczymy, bo nie wiem, czy po prostu dźwięk się kończy przez to, że ja odchodzę, czy dźwięk się kończy przez to, że to faktycznie przestaje się sypać. Zostawimy sobie troszeczkę pszenicy, żeby po prostu mieć nakarmienie kur, bo te kury... No po ostatnim odcinku jajka to jest naprawdę fajny biznes. Na pewno kury muszę dokupić. O! To jest podstawa mojego gospodarstwa. Kury musimy, widzowie, dokupić, żeby tych jajek było jeszcze więcej na przyszły rok. No bo przez rok jak się tutaj zarobiło ponad 50 tysięcy z jajek, no to to jest dosyć fajna kwota. No tak jak myślałem, te worki trzeba jednak trzymać w powietrzu. Trochę tych worków też będzie, żeby uzupełnić tą przyczepę. Teoretycznie, żeby było szybciej, nawet jedno na drugie możemy nakładać i one w ten oto magiczny sposób powinny się jakoś wysypywać. No, jako tako działa, czyli dwa na raz będziemy mogli lecieć. Na tylnią przyczepę, ja nie wiem, czy tu się cały jęczmień zmieści z tego, no bo to też jest jedna wielka niewiadoma w tych worków. Nie wiem, ile ich jest nawet. Tutaj mamy bodajże 350, zaraz wam pokażę, jeżeli chodzi o worek, tylko one w całości nie są... Tak, 350 to jest po prostu cały worek, nam troszeczkę pieniędzy ubyło, no bo też i wiecie, jedzenie, czy tam paliwa też troszeczkę nakupiłem, zatankowałem ciągniki, też i w polu byłem, bo bronowałem ten nowy kawałek, kończyłem orkę, także tego paliwa też troszeczkę poszło, no i widzowie, te pieniądze gdzieś tam się za każdym razem kurczą. W sumie czego nie zmieścimy o tak o, to możemy zmieścić to w workach, bo... Nawet jeżeli ja bym nie chciał tutaj wywalać tego wszystkiego z worków, to mogę zawsze to ogarnąć w tą stronę, że po prostu ustawiam sobie te worki na przyczepie i z worków po prostu wywalam to na skupie i też jest ok. Grudzień to jest taki miesiąc, że te ceny są takie ustabilizowane, no bo na przykład w listopadzie była najwyższa cena za rzepak, ale różnica jest naprawdę bardzo mała względem tej ceny najwyższej w grudniu, w styczniu by była jeszcze mniejsza, no ale znowu w styczniu pszenica i jęczmień są znowu tyćkę, naprawdę tyćkę droższe niż właśnie gdzieś tam w grudniu, w którym teraz jesteśmy. Także doszedłem do wniosku, że dzisiaj po prostu pojedziemy sobie posprzedawać, bo być może te ceny jutro na przykład jeszcze bardziej spadną i nie ma co ryzykować, nie ma co ryzykować, po prostu trzeba to wszystko posprzedawać i mieć, że tak powiem, święty spokój.
Ile tutaj tego będzie? 350, no to jakbyśmy 10 worków, no to mamy 3,5 tony, czyli tutaj trzeba około 20 worków liczyć, żeby zapełnić tą przyczepę, bo tutaj jest niecała ósemeczka pojemności. Przy tych burtach można dorobić jeszcze jedną warstwę burt, no ale to ta przyczepa tak by wyglądała chyba nie za ładnie, coś mi się wydaje. A tych worków jeszcze powiem wam, że parę jest. Teraz zobaczymy też, co mamy w innym garażu. To powinno być tak, że ja to po prostu rzucam na tą przyczepę i to się samo wyładowywuje i by było to znacząco szybsze. No ale jednak tak nie jest, także musimy robić tak jak jest. Też się zastanawiałem, czy tych worków sobie nie zrobić na 500, bo jednak 500, a 350, 150 na jednym worku, 10 worków, macie 1,5 tony pojemności więcej w tych workach i to by było dosyć dużo wygodniejsze, co prawda dłużej by się sypało, no ale mniej tych worków byśmy mieli, mniej noszenia, tylko takie narzucanie i gdzieś tam wysypowanie. No nie, czyli tak jak mówiłem, cały sobie widziowy posprzedajemy. Teraz sobie zobaczę jedną rzecz, co jest tutaj. Rzepak, aha, czyli to jest jęczmień i rzepak, dobra, będziemy to po kolei po prostu sprzedawać, najpierw jęczmienie, później widzowie rzepaki, zobaczymy ile nam tego wyjdzie, bo tych worków jeszcze tak jak mówię, trochę jest. Tamten worek chyba sobie tutaj zagnieździł się w tamtym miejscu. Czekajcie, sobie wejdę na przyczepę, sobie ponarzucam znowu parę na tą przyczepę i po prostu z przyczepy będziemy sobie to ładować. Szybciej to najprawdopodobniej pójdzie niż jak będę pojedynczy, tylko teraz żeby w tym zbożu mi się to nie zapadało, bo jak dam nie wiadomo ile, to później weź tego szukaj, no nie? No otóż jedno na drugie to się powinno wysypywać. No też braki w sprzęcie widzicie, no opryskiwacz niby teraz nowy, no ale jednak rozsiewacz do nawozów, no to jest tragedia u nas na gospodarstwie, jest to stary grat, który pasowałoby go pozmieniać. Też te przyczepy widzę pod obciążeniem, same z siebie się przesuwają. Nie wiem, czy to jest wina śniegu, czy jednak coś tu się baguje. Patrzcie, jak ona jest skręcona, wcześniej była normalna. Dobra, zróbmy tak. A, nie będzie się trzymać, dobra. Sypiemy. Szkoda, że nie można zobaczyć z tej perspektywy, ile jest właśnie na tej przyczepie teraz naładowane. Zaraz zobaczymy sobie ściągnika. Ale ten jęczmień fajny ma kolorek, no nie? Nie taki zwykły. Pszenica troszeczkę jaśniejsza, jęczmień troszeczkę ciemniejszy jest. No ale też i stało to w workach, to może dlatego też inaczej wygląda. Najważniejsze, żeby to suche było. A suche, jak widzicie, jest. Tutaj próbek żadnych nie będziemy robić, bo to tam, no bez różnicy, to i tak jedzie na skup. Co oni sobie z tym zrobią, to sobie z tym zrobią. Dobra. No i czy te dwa worki, no jeszcze to chyba do pełna tutaj nie zapełnimy, widzowie. Ja bym sobie wyrównał ogólnie te przyczepy, bo to tak trochę tragicznie wygląda, jeżeli chodzi o to. Ja sobie to pouzupełniam i zaraz będziemy, widzowie, jechać sobie na skup. No i dobra, widzowie, ładujemy to. Powiem wam, że już końcówka. Też sobie zobaczyłem, jakie są ceny, także pojedziemy sobie na skup do Jureksa. Jurex, tak się po prostu nazywa, nie wiem jak to się odmienia. Ale w każdym bądź razie tam jest najlepsza cena za rzepak i najlepsza cena za jęczmień. Także pszenicy na razie nie ruszam, tylko sobie to wszystko ładuję. Jeszcze zostało, no mi się zdaje, maksymalnie, nie wiem, 2-3 worki. Raczej powinno być pełno, bo tą przyczepę pełną przednią już mam maksymalnie zapełnioną. Dzień dobry, Halo, czekaj, kto? Dzień dobry. Pomoże co tam? Mi pan, bo mnie głowa boli, ręka, ja tam samochodem do rowu się wywaliłem. Co? Przecież tu nic nie słyszałem. No to pan nic nie słyszał, pan ma jakieś bandaże albo coś? No ale tutaj ci nic nie pomoże, bo to pokaż łeb. Rozcięte nie masz, to nic się nie będzie działo, tylko potłuczone pewnie. Oj, to bandaże ci nie pomogą, a co byś chciał? No nie wiem, żeby pomóc jakoś. Drifterzy! Coś ty tu narobił. Pierwszy śnieg? Jeździłeś kiedyś? No nie jeździłem nigdy, samochód mojego taty, chciałem popróbować pojeździć, a ty... To popróbowałeś, dobrze ci się nic nie stało, ale co, chcesz ci to wyciągnąć, czy co? No jakbyś mógł... Ale jaja, to młody, to się z głową robi. I co, ojciec odbierze potem? Kurde, no nie, porozbijane. No musisz samochód przechować chwilę. No przechowam, no to przecież ty mnie odjedziesz pewnie. Ty, ja bym ci, to ci jakoś wyciągnę, ale... Ja pierdzielę, też w twoim wieku kiedyś, ile masz? No 15. Też kiedyś w twoim wieku driftowałem, ale prawie nigdy nie leżałem, ale jaja. To jest samochód ojca, ale to prawka nie masz, no nie? Nie. Nie no, jaja, nie bój się, że to się nic nie stało, bo policja nie dojechała. Dobra, dawaj, podczepimy linę i to zaraz wyciągniemy, to przecież będzie po problemie. Ty, ale daleko mieszkasz? Ile przejechałeś? Chociaż coś podriftowałeś, czy to jest pierwszy drift i skończony w rowie? No nie, no trochę tam przejechałem. A, czyli coś tam ci się udało? No. Nie, to nabierzesz teraz doświadczenia, to będziesz latał, tylko to może lepiej tak z dala od rowów sobie jeździ, bo kurde, jak znowu wywalisz, a to z tego samochodu to i tak, to nie wiem, może ci tam jeszcze ojciec zda, żebyś sobie po drogach polnych pojeździł, ale na ulicy to chyba już przeglądu nie przejdzie, powiem ci.
Aj, kurde, takie to życie, widzisz. Dobra. Jedźmy. Zaraz zetorem cię tam wypcham, tylko nie wiem jak to na koła postawimy. A coś cię boli? Jeszcze oprócz głowy? No, i ręki? Nie, no głowa i lewa ręka, a tak to nic więcej. To nic ci nie będzie, będziesz żył. Dobra, czekaj, tu podjedziemy. Kurde, najgorzej, to wody się chyba nalało w środek, to raczej tu już wszystko będzie do wywalenia, tak mi się zdaje, jeżeli chodzi o ten samochód. Ej, musimy to jakoś, kurde... Coś musimy tu poogarniać, żeby to jakoś podczepić, bo tu nie wiem, masz jakiegoś haka wkręcanego? Może coś tam jest, nie wiem. No bo to nie twój samochód, dobra, zaraz tylko jak ten bagażnik otworzyć, jak to do góry nogami. Dobra, zaraz będziemy to jakoś próbować. Dobra, hak wkręcony, umiesz tam linę młody podczepić? No. Ej, ty nie wiem, czy umisz. Musisz ją podnieść troszeczkę. O, właśnie. Dobra, gotowy? Czy nie gotowy? On się przewraca. No to już gorzej nie będzie. O kurde. Powiem ci, że to będzie ciężko. Nie, to... Masz siły trochę w łapach? Bo później nie damy rady. Wiesz co tu trzeba zrobić? On teraz jest tak przygibatany troszeczkę. Weź z tej strony go rozbujamy i spróbujemy go jakoś na koła fiknąć, wiesz? Go się nie pokaleć, bo tu widzę szyby. Dobra, dawaj, gotowy? Mhm. Próbuj. No. Dobra, idzie, poszło. O kurde, pokrzywione, patrz co się z kołem stało. Ja pierdzielę i co? I to chyba nie odpali raczej, to nie wiem, jakoś chcę przyjechać wieczorem z ojcem i to odbierzcie. Dobra, idzie, kurde. Nie wiem, jedziesz do domu, chcesz to próbować odpalać czy nie? Bo to nie wiem, wątpię, że to odpali. Zalane wszystko. No właśnie. A ojcu co powiesz? No nie wiem, no to jeszcze. A on wie? Że się jeździł? Raczej nie. Czyli nie mówiłeś? No nie. Ale wariat jesteś, naprawdę. Wziąć samochód ojca, pojechać podriftować. To nawet samochód do driftu, bo to tył napęd, to wiesz, to chwila nieuwagi. I powiem ci, że o, tragedia gotowa, patrz, jeszcze ślisko jest na drodze, bo się jego popadało, nie było odśnieżone, ale to trzeba uważać, mówię ci. Znaczy ty już się przekonałeś, to w sumie tam bez różnicy. No to co, no to ja zatrzymam jakoś ten samochód, wholuję na gospodarstwo. I to możesz, nie wiem, wieczorem go odbierzecie, żeby tu nikt nie widział, że poubijany, cały porozbijany. No to może przyjedziemy. Pewnie tak. No to nie wiem, o której się umówimy. Nie wiem, 19. No to może być i 19, to ja 19 będę czekał na was. Masz jakiś numer telefonu albo coś do siebie? No mam, mogę podać. To wydaj mi, ja se zapiszę, daj tam jakiś numer, ten swój. No masz. Pokaż. Dobra, to z tego będziesz dzwonił, tak? Czy ojciec będzie dzwonił? Nie, no ja będę dzwonił. Dobra, no to tam przyjeżdżaj koło 19, ja to zaprowadzę na gospodarstwo. Ale jaja, widzowie. Drifterzy, młody drifter, kurde. Ty co, to nie idzie? Idzie. Poszedł na piechotę smutny do domu. Dobrze, tyle dobrze mu się nic nie stało, bo tak jakby była jeszcze policja czy karetka, widzowie, to... Tak o, zaholujemy do nas, to nic się przecież nie stanie. Mógł chociaż kierownicę kręcić, nie pomyślałem. Przy wjeździe, bo nie wiem, czy to się uda teraz. Samochód porozbijany, także z tego i zalany w środku, to... Nic z tego nie będzie już. Dobra, zajedziemy tutaj. Takie to widzowie, widzicie, zimowe klimaty. Ja sam miałem Mercedesa brać, troszeczkę podriftować, tylko nie po drodze głównej, tylko po prostu pojechać gdzieś na drogi polne, no nie? O kurde, tutaj powiem wam, że... No bez kierowcy to będzie ciężko. Nie wiem, ktoś może skręcę kołami. Jak to wygląda. A, tu kierownica się zblokowała. To nic, to tak to jednak nie zrobimy. Czekajcie, ja przepchnę to jakoś delikatnie. O kurde. Dobra. Jakoś delikatnie to przepchnąłem. Lecimy dalej. Tylko żeby mi to też nie zawadzało miejsca na gospodarstwie. Gdzieś muszę to dać na tył, żeby to widoczne za bardzo nie było. Ono bokiem idzie w ogóle, bo tu koło jest pokrzywione. Widzicie, jak to weszło wszystko w ten. W błotnik praktycznie. No żeby zetor co nie dawał rady z tym, to powiem wam, że tragedia naprawdę. Trzeba było, żeby ktoś tutaj jeszcze sterował tym. Oj, jak to przepchnę. Aj, dobra. Ciężkie to, naprawdę ciężkie, ale dobrze, że jeszcze zatorek jest podpięty, to przynajmniej trochę lżej było.
Dobra, jedziemy, widzowie, gdzieś to stawiamy tam na tył. Zetor, powiem wam, że operuje biegami. Też na śniegu on się troszeczkę ślizga w porównaniu do tego, co by było bez śniegu. No ale akcja naprawdę niezła. Ciekawe, jak oni przyjadą to odebrać. Oj, to będzie mocne. To będzie, widzowie, mocne, jak oni tu przyjadą to odebrać. To nie wiem, czy będę już to nagrywał, czy nie będę nagrywał. Oj, nie wiem, czy śmiać, czy... No ale co, no przecież nie będziemy płakać, to nie nasz wypadek, no nie? Dobra, ja to gdzieś zostawię tam z tyłu, bo to kurde cały odcinek będziemy to holować. No i dobra, widzowie, BMK zostawiona w tamtym miejscu, że ona, jak widzicie, z drogi nie za bardzo jest widoczna. Tutaj może gdzieś tam z rąbka by była widoczna, ale to tylko tyle. Czekajcie, ja tych przyczep nie będę podczepiał, bo one, jak widzicie, równo stoją, jak nie są podczepione, a jak są podczepione, to one coś wariują. No i przechodzimy do dalszego ładowania. No, numer telefonu, a nie, widzicie? Podczas ładowania też same się przenoszą. Tak jakby albo przesuwają, nie wiem dlaczego jest taki poślizg, czy albo to jest wina śniegu, albo to jest po prostu wina przyczep, gdzie są źle zrobione. I tak w porównaniu do tego, co miałem te poprzednie przyczepy, no to tutaj jest rewelacja, bo ja nie ma kolizji tutaj na tych burtach, mogę sobie normalnie to przenosić. No i po prostu działa wszystko tak, jak powinno działać. Jęczmień mamy całutki załadowany, także już nic więcej nie załadujemy. Rzepaków właśnie nie wiem, ile tutaj zostało, bo jak widzicie, jest tego bardzo, ale to bardzo dużo tych worków. I tu są też 350 worki. Także ta druga przyczepa zaraz powinna być cała. Póki jest dobra cena, musimy to po prostu szybko wywozić. 80. Ile tego jeszcze wejdzie tu? Dajcie sobie podczepię. 89, no to jeszcze tak mi się zdaje, że ze dwa worki na pewno tutaj wsadzimy, żeby 700 doszło. Można, tak jak mówię, te worki można i poustawiać później na rzepak, no ale to one się normalnie zapadają, w prawdziwym życiu by się nie zapadły. Tylko by były na górze i być może by pospadały, także tutaj nie będziemy nic kombinować w farmingu. Oczywiście tą przyczepę, jeżeli chodzi o burty dodatkowe, też boję się, że Zetor nie będzie ogarniał te... Aha, o, już myślałem, że będzie stuwa, ale jednak nie. 200... 187, dobra, widzowie, ten jeden worek możemy sobie wziąć, no i o tym mówię, on będzie zapadał się całkowicie. I lecimy, ile mamy załadowania? 4900 plus 7900, to 8 plus 5 praktycznie, to 13. To nie jest wcale aż tak dużo, jeżeli chodzi o obładowanie, no bo ciągnik, no, ma tutaj troszeczkę koni, on ma chyba 82, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz będziemy celować w coś koło 100 koni, albo z przednim napędem, albo bez przedniego napędu, ale chciałbym, żeby po prostu było coś szybszego, żeby nawet do transportu było. Te 35 na godzinę, jakby jechało, to by było naprawdę rewelacyjnie. I co sądzicie w ogóle o tej sytuacji właśnie z tymi driftami, bo sam się zastanawiałem, czy podriftować tutaj troszeczkę ciągnikami, póki jest śnieg, bo ten śnieg może, nie wiem, jutro stopnieć, tyle będzie, chociaż nadają, że zima ma być nawet dosyć fajna, także tego śniegu może troszeczkę jeszcze się będzie utrzymywał. Miałem pomysł, żeby na sanki też pójść, żeby poodśnieżać tutaj na gospodarstwie gdzieś tam w kolejnym odcinku, bo i tak całej tej sprzedaży nie zrobimy. Ja sobie naszykuję przyczepy, a chcę was informować mniej więcej o stanie tego konta. Zobaczycie też i pewnie w kolejnych odcinkach tą sprzedaż, no bo jednak troszeczkę tutaj roboty jest. Tutaj dzisiaj mamy przed sobą też delikatną górkę do wyjechania, ale myślę, że na spokojnie damy radę, ale ślisko jest, powiem wam, że czuć takie delikatne podrygi na zakrętach najbardziej, no bo jednak jest na minusie, a ta droga już tak troszeczkę, o, tu widzicie, patrzcie. Tu, gdzie ludzie wyjeżdżali i nanieśli tego wszystkiego, to jest całkiem ślisko, aż się błyszczy ta droga. No sobie zwolnimy, żeby tutaj zaraz nic nie ten, żebyśmy zaraz nie wywalili, chociaż tu nie ma rowów na szczęście. To przynajmniej nic się złego nie stanie. Pole sobie przygotowałem tutaj w 100%, tak jak mówiłem ostatnio, zabronowałem to. Miedza też jest połączona w 100%, zostało to wyrównane ładnie tym pługiem właśnie obrotowym. Powiem wam tak, no teoretycznie jestem przekonany do tego pługu, ale jeżeli już to do większego ciągnika i czwórkę, jednak w trójkę się nie będzie bawić. Tam czwórkę właśnie nie wiem, jakie to są koszta tej obrotówki, ale coś by... Oho! Czyżbyż ta góra to było jednak dla nas duże zaskoczenie i dla tego ciągnika, czy jednak sobie wyjedziemy elegancko? Ale powiem wam też, to kurde, no... Podriftował, no jeszcze ile mu brakuje? Jakieś pewnie 2,5, no tam, to chyba, że, no nie wiem, 3-2,5 roku doprawka mu brakowało. No to też te teoretycznie dziwne, bo to na prostej drodze, chociaż na tył napęd, jak macie na tej prostą drogę i jest ślisko, to może lewa, prawa być i... Szczególnie, że to był ruch, większa prędkość i dochowanie. Nie, chociaż tak obstawiam, że szybko jechał, bo jakby bardzo szybko jechał, powiedzmy koło stówy, no to myślę, że przez ten rów to by przeleciał i to dosyć dobrze, a tutaj naprawdę w tym rowie gdzieś się zatrzymał, to może i tyle dobrze, że sam wysiadł z tego samochodu i tak dalej, bo mogło być gorzej, widzowie. No tak jak wam mówiłem, że ten Zetor bez problemów sobie pod tą górę wyjedzie, to teraz się zastanawiam, czy dobrze mówiłem, to jest jeszcze ta mniejsza, bo jest jeszcze ta większa, że trochę nam zejdzie sam dojazd na skup, żeby tutaj poobracać w to i z powrotem, ale z takich 13 tysięcy...
Powiem wam, że pole to jest chyba gorszy biznes niż te jajka i kury. Jak mleko będzie też takie drogie, to nam się opłaca trzymać zwierzęta, a nie opłaca nam się robić w polu. Mimo, żeby nakarmić te zwierzęta, to musimy mieć te surowce. No ale jednak... No właśnie nie wiem, no też no, bez uprawy pola no te odcinki by były takie nudne, jakbyśmy tylko karmili codziennie zwierzęta i kupowali na przykład coś. Ale tak, to powiem wam, że z kur jestem mega zadowolony. Do tego kury w pierwszej kolejności będziemy dokupywać. No znaki stoją już tu jakieś, ale tu nie ma żadnych robót, to oni tutaj postawili, że to kamyczki. Chyba, że o to przy boku. Dobra, dajmy mu dwójkę, może coś tutaj ruszy bardziej, bo trzeba go rozbujać na tej prostej, bo on zaraz zacznie znowu zdychać pod tą górę. Ten zetor też uwalony troszeczkę w tym śniegu, no nie? No tu jeszcze trzy worki mamy, tam jeszcze mamy jeden worek, to będzie więcej niż te 13, bo tutaj załadowane jest, mi się zdaje, że koło 4300-1200, no koło 14, no nie? Dobra, kolejny wyjazd, widzowie, pod górę i mam nadzieję, że tutaj nie stanie ten ciągnik. Ale dymi ładnie. No to już droga pęka w niektórych miejscach. Też te przyczepy są dosyć masywne, także sama waga tych przyczep w porównaniu do tego, co mieliśmy ostatnio. No jest tutaj różnica, jak mu dam dwójkę pod górę, chyba nie będziemy tak szaleć, bo jakby zszedł z obrotów, to już byśmy się chyba zatrzymali całkowicie. Dobra, widzimy się bliżej skupu, bo to chyba trochę potrwa. Z problemami to dużymi pokonaliśmy w końcu tą górę i możemy sobie zjeżdżać teraz ze z góry, także na pusto od raczej już powinien sobie poradzić, bo tutaj będzie chyba jeszcze bardziej stromo niż z tamtej strony. No ten teren jest taki ciężki na ten skup, jakbyśmy jechali w tamtą stronę tylko w dół, może i to paliwo by się wyrównało, nawet jakbyśmy pojechali nie dość, że bliżej i z drugiej strony znowu nie mielibyśmy aż tak bardzo pod górę. Mniejsze spalanie, mniejsza odległość i cena prawie że podobna. O kurde, czy on tak rzuca nim? Z tej górki. No pod tą górę powiem wam, że wyjeżdżać jeszcze po taki zakręt, jak ja miał cały naładowany tam jechać, z dwoma takimi przyczepami, no to mogłoby być różnie. Raczej pod tą górę on by się mógł nawet i zatrzymać. Czekajcie, tutaj zajeżdżamy już na ten skup. Dobra. Teraz kwestia tego, gdzie tutaj się to wszystko rozładowywuje, bo... aha, dobra, czekajcie, źle pojechaliśmy, bo tutaj tą kostką musimy jechać. Coś zaraz nic się nic nie pokrzywiło. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, tu jest na tył ustawione. A nam by trzeba było na lewą albo na prawą. Najlepiej to chyba było na prawą dać. Dobra, zobaczmy, ile zarobimy z jęczmienia. I czy w ogóle te worki powylatują tutaj, które są. No worki też znikają. Mieliśmy lekko ponad przyczepę. 8, no to powiem wam, że mało. 5900. 6000 zarobiliśmy z uprawy jęczmienia, widzowie. Przypomnę jeszcze raz, 50000 zarobiliśmy za jajka. To są śmieszne pieniądze w porównaniu do tego, co my zarabiamy na jajkach. No to tu to jest tragedia, bym powiedział. Dobra, za rzepak ile zarobimy? I to są dobre ceny. To nie jest tak, jak jajka wywoziliśmy, że tam ceny były takie o. Tu jest mniejsza przyczepa i tutaj mamy 6600. Rewelacja. Powiem wam, że o nowym ciągniku, no tam wiadomo jeszcze tego rzepaku troszeczkę mam w tych workach. Pszenicy też będzie dużo więcej niż jęczmienia. Ale żeby tutaj zebrać na nowy ciągnik, no jeszcze mleko będzie, miód do sprzedania, pomidory z tych tunelów, no to też możemy liczyć jako sprzedaż. Nic więcej już nie hodujemy na gospodarstwie. Ale no, to wygląda jak jakiś śmieszny żart, jeżeli chodzi o pieniądze ze zbóż w porównaniu do pieniędzy, które dostajemy, no na przykład z jajek, z mleka, czy z innych właśnie surowców. No to jest po prostu słabe. W kolejnym odcinku zobaczycie, ile zarobiłem ogólnie, bo najprawdopodobniej na live troszeczkę tego posprzedajemy. I zobaczymy, ile będziemy mieli w ogóle na koncie, czy jesteśmy w stanie sprzedawać gdzieś tam ten... Bo tutaj w sumie nic chyba nie sprzedamy, żeby kupić nowy ciągnik. Po prostu był jako czwarty, no albo zetora zamienić, no ale to wtedy znowu będzie jeden tylko uprawowy. No nie wiem, mamy 17 tysięcy, 30 tysięcy kredytu. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne odcinki, czy na coś sobie pozwolimy, na wiosnę, czy jednak nie. Na razie.